Cześć wszystkim dzisiaj na temat Mateusza Borka oraz Roberta Lewandowskiego. Mateusz Borek komentuje tak naprawdę zdobycie przez Roberta Lewandowskiego Ligi Miszu. Co takiego mówi? znany i ceniony dziennikarz czy są to słowa kontrowersyjne ja jestem też ciekaw waszej opinii, waszego zdania ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknę grze w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. filmik, wiemy o tym, że Robert Lewandowski, Bayern Monachium zdobyli Ligę Miszów, feta, zwycięstwo nieprawdopodobna radość tak? z tej okazji Polak zdobył praktycznie po 12 latach znowu Ligę Miszów Ostatnio to był Kuszczak w 2008 roku, no i Robert Lewandowski wszedł do tego panteonu praktycznie czterech zawodników. No teraz Robertem jest ich pięciu, tak to jest młynaczyk, Boniek, Kuszczak, Dudek. No i Robert Lewandowski, pięciu praktycznie Polaków dostąpiło tego zaszczytu, jeśli chodzi o zdobycie Ligi Mistrzów. No ja muszę powiedzieć, że to jest jednak największe wyróżnienie w piłce klubowej, tak? Zdobycie Ligi Mistrzów, no bo to jest jednak uczciwa, równa gra, rywalizacja drużyn z różnych praktycznie krajów. Oczywiście może być kwestia szczęścia i tak dalej, różnych tych sytuacji, ale mimo wszystko z reguły oliwa spawiliwa, jak to się mówi, tak? Natomiast tak, co powiedział Mateusz Borek? Powiedział w ten sposób, ten facet po prostu dotknął gwiazd i dokonał czegoś, o czym jeszcze kilka lat temu nawet nie marzyliśmy. Tak właśnie tutaj mówi, tak właśnie powiedział tutaj właśnie Mateusz Borek na temat Roberta Lewandowskiego. Natomiast sam Robert Lewandowski powiedział w ten sposób, nie wiem co mam powiedzieć, bardzo ciężko pracowaliśmy na ten sukces, tyle lat staraliśmy się, przeszliśmy do historii, nie tylko przez finał, ale też przez to, że wygraliśmy wszystkie mecze w tej edycji Ligi Mistrzów koniec to tu tak właśnie powiedział Robert Lewandowski na antenie Posatu. no niewątpliwie tak, jak tam się popatrzy po prostu na te statystyki to Bayern Monachium wygrał wszystkie mecze jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, ale też ostatnich 20 meczów wszystkie po prostu mecze 20 ostatnich meczów i w lidze i w pucharach i tak dalej wygrał Bayern Monachium, no to jest nieprawdopodobna passa, tak no tu nie ma kwestii przypadku, no to jest walec praktycznie, tak, można wygrać 10, 12, 14, 15 20 meczów pod czy wygrać nieprawdopodobna sytuacja. No i też Mateusz Borek poświęcił tutaj więcej uwagi właśnie w felietonie na łamach przeglądu sportowego, gdzie właśnie nazwał Roberta Lewandowskiego facetem, który dotknął gwiazd. Tak właśnie napisał tutaj w Mateusz Borek w tym felietonie dla przeglądu sportowego. Pisze w ten sposób Duma, że mamy takiego gracza, że mogliśmy z nim przeżyć ten sezon, że wyśrubował kolejne rekordy, że sięgnął po koronę króla szczelców. My zaczynamy się do tego niebezpiecznie przyzwyczajać, że to jest coś normalnego, a tak nie jest. Ten facet po prostu dotknął gwiazd i dokonał czegoś, o czym jeszcze kilka lat temu nawet nie marzyliśmy. Tak właśnie napisał po prostu Mateusz Borek w felietonie dla Przeglądu Sportowego. No, bo to też jest prawda, tak? No, my, yy, znaczy, ja nie lubię tego określenia, tak? Że na przykład media niektórzy mówią, że to jest maszyna do zdobywania. Nie jest, maszyna jest człowiekiem, to nie jest takie proste. Z roku na rok jest coraz gorzej, ciężej, bo obrońcy są coraz lepiej przygotowani na Roberta Lewandowskiego. Yy, to jest po prostu sztuka, tak? Co roku praktycznie udowadniać tę tym budycy, być królem strzelców. A to nie jest to, że przychodzi coś z automatu, dostanie piłkę, kopnie i zaraz trafi po prostu e, zamień to e, szał na bramkę. No właśnie, yy, Mateusz Borek też się odniósł do sytuacji związanej z nową formą ligi mistrzów, tak? a więc wiemy, że te ostatnie mecze nie odbywały się w systemie dwóch meczy, tylko pojedynczy mecz. No i wielu kibiców uważa, że to jest bardziej atrakcyjna e, tak, kwestia, z tego względu, że no, większe są emocje. tak Nie ma tutaj kalkulowania, a nie, tutaj zagramy słabiej, tutaj więcej punktów i tak dalej. Tu nie możemy się po prostu e, przemęczyć, bo jeszcze musimy, mamy drugi mecz w, w, w Zanadrzu, odrobimy najwyżej te straty i tak dalej. Czyli tam już jest kalkulacja, Natomiast Mateusz Borek mówi wprost, tak? Że nie ma co się łudzić, że taka po prostu formuła zostanie utrzymana w następnej edycji, jeśli chodzi o Ligi, ligę mistrzów. No, ta edycja już praktycznie teraz rusza, tak? Natomiast yy, to jest jakby podyktowane poddyktowa właśnie kwestią yy, komercjalizacji, tak? Kwestie reklam i tak dalej. No i Borek mówi w ten sposób, na łamach przeglądu sportowego. To już nie są czasy romantycznego traktowania futbolu, gdzie dba się jedynie o ducha, duch sportu zdrowie zawodników i opinie kibiców. Teraz przede wszystkim liczą się pieniądze. Telewizje żądają coraz więcej, jak nie, najwięcej dat, podziały godzinowe, rozkładanie terminów na różne tygodnie. Wszystko po to, by płatne kanały mogły cały czas dostarczać swoim abonentom produktu premium. Tak właśnie powiedział tutaj Mateusz Borek. No ja, ja muszę powiedzieć mimo wszystko, że się nie zgadzam do końca. Znaczy zgadzam się z tym rozkładem, tak, jeśli chodzi o że po prostu telewizje tego potrzebują, żeby były dwumecze i tak dalej, bo to są kwestie reklamy i tak dalej. Natomiast nie zgadzę się, się jeszcze i chodzi o ten romantyzm, bo właśnie Robert Lewandowski świetnie to pokazał, że chęcią, tak, dążenie do, do celu i pracowitością można dużo osiągnąć. Natomiast no, to też jest taka sytuacja, no, na przykład ten mecz, jeśli chodzi o finał Bayern Monachium kontra że finał Ligi Miszów oglądało w Polsce blisko tam 8 milionów, 9 milionów ludzi w telewizji polskiej, a jeszcze po prostu zakładając internet i tak dalej, stację komercyjną, to praktycznie pewnie byłoby 10 milionów ludzi. No ale to był moment, jakby e, szczytowy, tak. Ale jakiś inny mecz, na przykład jeśli chodzi o Bayern no to już nie ma takiej statystyki, nie ma takiej oglądalności. Więc jednak tutaj musi być ten romantyzm, musi być dążenie do tego, żeby być coraz lepszą drużyną, walczyć. Zresztą Bayer Monachium pokazał także nie potrzeba, bo dużo pieniędzy jeśli chodzi o budowanie pierwszej jedenastki. Całą jedenastkę, bo praktycznie ta, która była na boisku, to, to pozostała pozyskana za nie, 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 nie więcej niż 100 milionów euro. Natomiast no, jedenastka tutaj PSG no, to są praktycznie to już miliardy euro. No a to pokazało, że nie trzeba po prostu Monachium tak robi, tak? Bayer, Monachium robi tak po prostu konsekwentnie. Nie zgadza się na to, żeby po prostu wydawać tak duże pieniądze na transfery. I to się sprawdza, tak? To się praktycznie sprawdza, bo można by było powiedzieć, że gdyby PSG zwyciężyło, to można by wtedy powiedzieć: No tak, zwyciężyła jednak komercjalizacja pieniądze, przyjdzie szek, wyłoży całe praktycznie wagony pieniędzy i można sobie prędzej czy później zdobyć w ten sposób, tak? Ligę Miszów. Może nie kupić, tak? No bo to już po prostu byłoby przestępstwo, ale w sensie takim, że. Budujemy drużynę od nowa, przyjdzie Szejk, tak, zsiągnie najlepszych zawodników, w przeciągu dwóch, trzech lat po prostu zdobędzie Ligę Mistrzów, no nie jest takie proste jednak. Także, no jednak jasny aromat jest po prostu, bo trzeba dać z siebie więcej niż po prostu to, co jest zapisane w umowach, niż po prostu to, co mówi trener. To pokazują właśnie te drużyny, które jeśli chodzi o Ligę Miszu, które zdobywają czy Bayern Monachium, czy też na przykład Liverpool. Tylko, że tutaj Mateusz Borek odnosi się jakby do kwestii marketingowych, tak, telewizyjnych i tak dalej, więc kwestia tych dwóch meczy na pewno po prostu pozostanie. Zresztą to też będzie ciekawe. No teraz była specy specyficzna sytuacja związana z koronawirusem, tak, więc chodziło o to, żeby tak naprawdę jak najszybciej i ten sezon zakończyć. Natomiast te dwa mecze też mają swoją, mają swoją praktycznie urok, tak? bo można tych meczów więcej praktycznie obejrzeć, jest więcej emocji. Także bym powiedział, że to też nie jest nic takiego strasznego, tak? Poza tym tutaj też była sytuacja tego typu, że był efekt głodu, to co ja zawsze mówię, że wielu ludzi obejrzało ten mecz, nawet ci, którzy się nie interesują praktycznie piłką nożną, z tego względu, że po prostu piłki przez długi czas nie było w telewizji, a mecze reprezentacji dopiero będą we wrześniu. Tak samo, moim zdaniem, mecze w reprezentacji we wrześniu też będą mieć bardzo wysoką oglądalność, z tego względu, że ludzie, którzy nawet się nie interesują piłką, albo interesowali się, albo mniej i tak dalej, obejrzą z ciekawości, bo tego wcześniej nie było, bo był koronawirus, były zakazy i tak dalej. No i ktoś sobie pomyśli, no w sumie nie interesuje się piłką, ale leci mecz, tyle czasu nie było, to sobie obejrzę, tam zobaczę tego Roberta Lewandowskiego i tak dalej. I tak właśnie urosła ta, ta oglądalność. Natomiast jeżeli chce się po prostu tak osiągnąć coś w piłce, czy po prostu być piłkarzem, czy trenerem, to jednak po prostu oczywiście poza umiejętnościami, doświadczeniami, to musi być ten romantyzm, musi być ta wiara. Bo Robert Lewandowski mógłby zakończyć karierę już praktycznie w wieku 18 lat, kiedy legia mu podziękowała, jeszcze miał kontuzję i co by dzisiaj robił. Pewnie by nie wiem, gdzieś w Anglii, albo może w biurze, tak? Może by był nauczycielem WFU, Nie ujmując nic, tak? Natomiast na pewno nie zrobiłby tak spektakularnej kariery, jaką robi teraz praktycznie jako piłkarz. Nie ugiął dali po prostu dążył do celu i ten cel osiągnął, tak? I na pewno jest spełnienie tego marzenia celu było właśnie osiągnięcie Zdobycie ligi mistrzów tutaj z Bayernem Monachium i to osiągnął Robert Lewandowski. Także napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie. Co na ten temat myślicie? Czy zgadzacie się z tymi słowami, właśnie Mateusza Borka, czy też nie? To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Dzięki za słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Oczywiście tutaj cytowałem fragmenty felitonu Mateusza Borka, które się pojawiły na sportowych faktach. Dokładnie wam, powiem, jaki to był artykuł. Jeśli chodzi o sportowe fakty, artykuł Karola Wasieka brzmi w ten sposób: Liga Mistrzów kontrab Bayer, Mateusz Borek, Robert Lewandowskiego, ten facet po prostu dotknął gwiazd. Tak brzmi właśnie ten artykuł. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć!